Nadchodząca środa to środa popielcowa, dzień, w którym rozpoczyna się w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, poprzedzający i przygotowujący do przeżycia świąt Wielkanocy. Uroczystość ta ma na celu pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej decyzji osobistej odnowy i nawrócenia. Zgodnie z tą tradycją tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, wypowiadając formułę: pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz, albo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, na przykład w księdze Jonasza i Joela. W środę popielcową obowiązuje post ścisły, czyli ograniczenie liczby posiłków dosyta do jednego w ciągu dnia i obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Popielec nie jest dniem wolnym od pracy.